woda, żeby było, żeby wszyscy widzieli, jakie są nazwiska. I pan Staniak, Ewa, Halina, Ponik Woda, pani, przepraszam najmocniej. To są te dwie kartki. I teraz, proszę państwa, jest czysta koperta. No, wszyscy widzimy, nie, będzie włożona, do, będą włożone, więc nawet żeby były tak samo, wkładamy do koperty. Do osobnych kopert. Koperty, jak widzicie, nie mają żadnych elementów, jakie by wskazywały, że są zaznaczone. Wkładamy jeszcze do tej... Przekręcam tę torbą. A, torbę mogę przekręcić w różny sposób. Proszę państwa. No to ja może jeszcze zapiszę. O! Bardzo proszę panie. Teraz trójka wyciągniesz. Dobrze, żeby kaszka nie wyskoczyła. Pęca, proszę państwa, ja również dziękuję. I prawą ręką wyciągam jedną z koperty. Drugie losowanie proszę lewą rękę. Panie Łukaszu. To jest głosowanie na plus czy na minus? To jest eliminacja. To jest wybrane osoba. Dla emocji wszystko. Pani Staniak, Ewa Kamina. Gratulacje. Dziękuję. To chyba za to, że pani przybyła nagrodę. Gratulujemy. Gratulujemy. I proszę państwa, przechodzimy podobnie do tej procedury losowania. W przypadku drugiej Rady Dziedzińskiej. Więc proszę państwa, Danielewicz, Marian, Śródmieście. Widzą państwo kartkę. Czyli ja mam wybory kopertowe. I proszę państwa, drugi kandydat. Wolski, Sławomir, Władysław, również Śródmieście. Mamy te dwie kartki. Więc mieszam, ktoś jeszcze chce pomieszać, bo nie wiem jak, prawda, wkładamy do kogo. No i teraz już czarny mamy, tak mieszamy. Pan radny podobnie przed tym chce. Teraz z lewej strony. Mieszasz to zawsze. No nie. Nie wiem, może i koperty jeszcze przełożyć. A proszę jeszcze i koperty jeszcze poprzekładać. Ale ma poczucie. Że nic się nie zmieni. Dobrze. Lepiej, żeby się no nie tą samą, żeby nie było, że mniej zręczna lewa. Proszę państwa, proszę przeczytać. Wyjęta koperta. To jest kandydat, który... W drodze losowania zostanie członkiem Rady Dzielnicy Śródmieście. Pan Danielewicz Marian. Nie ma pana Danielewicza. Gratulujemy również